Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Tu Anai, czyli Anna Iwanowska w tle, ale na ekranie macie biurko Karoliny Bukowskiej, która wpadła dzisiaj do nas gościnnie w odwiedziny z papierami Craft O'Clock, ale nie tylko, na pewno mediowe rzeczy również będą. Cześć Karolina. Cześć Aniu, witajcie. Ja tylko garść informacji organizacyjnych na początek, żeby potem nie przeszkadzać Karolinie w tworzeniu. Oczywiście, jak zawsze, będziemy mieć dla Was naszego kota rabatowego, który będzie się pojawiał na ekranie 3 razy. Będzie sześcioznakowe hasło, które potem, jak wpiszecie jako kod rabatowy na stronie, to dostaniecie 15% zniżki na produkty Craft O'Clock. I ten kod będzie działał do końca tygodnia, czyli do niedzieli włącznie. A poza tym, jak zawsze, będziemy mieć też dwie nagrody dla osób, które się udzielają na czacie i udostępniają naszą relację. I te nagrody ogłosimy pod koniec live'u. To jest taka mała zmiana, którą wprowadziliśmy już na ostatnim live'ie, czyli nie tak, jak było kiedyś, że po kilku dniach ogłaszamy na Facebooku, tylko podczas live'u. I jeżeli wypowiemy wasze imię, nazwisko, nick z Facebooka, to macie kilka minut na to, żeby się zgłosić i odezwać na czacie. Jeżeli się nie odezwiecie, to nagroda przechodzi dalej. No, to wszystko z mojej strony. Dobra. Cześć, z tej strony Karolina i dzisiaj stworzymy tak na szybko bardzo proste płócienko. Płócienko ma rozmiar 25 na 25 cm. No i co? Startujemy. Nie wiem, czy już jesteście gotowi. Cześć Dagmara. Super, że jest. Cześć Maciu. No ale myślę, że mamy coś już do przodu, ponieważ nasze płótno, jak wiecie, zawsze jest zagruntowane. Cześć Wanda. A jak jest zagruntowane, to nie musimy mazać i ciapać tutaj już gesem, ale możemy już nanieść nasz wzór. Ja wybrałam tym razem tutaj maskę od Finobar. Jak wiecie, każda maska do projektu jest dobra, jeżeli tylko mamy temat morski, to skupmy się na tym, żeby ten wzór pasował do naszego tematu. Cześć Joanna. Widzę, że same znajome twarze. No to co, teraz musimy coś nanieść. Możecie nanieść pastę drobnoziarnistą, możecie nanieść pastę modelującą, żel medium możecie zmieszać z miką lub też z brokatem i też będzie na pewno fajnie to wyglądało. Cześć Agatko. No to co, szpatułeczka. Myślę, że to jest takie podstawowe narzędzie, które warto mieć. Są plastikowe, są metalowe. Każdy wybiera coś dla siebie. Ja najchętniej ostatnio pracuję z metalową, ale to dlatego, ponieważ, jak wiecie, pracuję czasem z takimi pastami, które są twardsze. No i te plastiki się czasem pod wpływem emocji nanoszenia pasty modelującej pękają mi po prostu. Dlatego też sięgam po starą, dobrą, metalową szpatułkę. Nakładam wzór. Jak widzicie, robię to niechlujnie, nie od krawędzi do krawędzi. Chcę, żeby ten wzór był rozmieszczony, ale też, żeby nie był na całości. Odkładam maskę i musimy to oczywiście podsuszyć. Dla pań, które się nie boją, mogą już układać oczywiście kompozycję, ale ja myślę, że dzisiaj się postaramy bardziej niż standardowo i będziemy suszyć. Czekajcie, coś mi się tu zakręciło. To Teraz ja podsuszamy. Aha. wykorzystam, słuchajcie, ten moment, żeby podpowiedzieć, że na czacie tutaj z nami jest też Krystyna Prokopowicz z naszego sklepu, która podrzuca Wam linki do produktów, które używa Karolina, także wszystko będziecie mieć zapisane i możecie sobie od razu udać się na zakupy, jakby co. No, myślę, że akurat dzisiaj pracujemy z bardzo dobrej jakości produktami. Ja przeważnie pracuję z moimi faworytami. Dlaczego? Ponieważ są to przeważnie produkty sprawdzone już na tyle, że wiem się, że tutaj się nic z nimi nie stanie. Jak wiecie, firma DecoArt ma przepiękne kolory farb, ma też dużo różnorodnych past. No i musicie wiedzieć, że te pasty są naprawdę rewelacyjne. Wszystkie produkty z DecoArtu są po prostu niesamowite, ponieważ wam nie wysychają. Ja czasem farbę zapominam zamknąć i po dobie przychodzę, a ona dalej żyje. Standardowo każda farba akrylowa by wam wyschła, a tutaj macie pewność, że one nie wysychają. Naprawdę mam je kilka lat z kolorów i tutaj nic się złego z nimi nie dzieje. Mają oczywiście jeden minus. Minusem jest to, że trzeba je długo suszyć. No ale myślę, że jest to sytuacja warta zachodu, żeby jednak te produkty trwały z nami jak najdłużej.
bo jak wiecie, większość akryli po 2 latach nam pada. Akryl ma to do siebie, że reaguje na ciepło, na zimno, no a tutaj akurat farby i produkty Decord są naprawdę nie do zniszczenia. Myślę, że już podsuszyłam troszeczkę, może nie w 100%, ale jest ok. I co teraz? Teraz będziemy układać kompozycję. Kompozycję zawsze układam taką na dystansie. Lubię tam sobie później podopychać różne rzeczy, więc potrzebujemy jakiś dystans. Może być to tektura, może być to blade ram, taki ma z tyłu takie zawsze kawałeczki drewna. Ja sobie tutaj sięgnę po bermatkę. Możecie wykorzystywać również resztki po tekturkach. One zawsze gdzieś tam się walają i są naprawdę fajną alternatywą, żeby tutaj zadziałać. No dobra, mamy to, mamy klej. Przeważnie projekty mediowe kleimy na żel medium, ale z racji tego, że mamy ograniczoną ilość czasu, możemy sobie ten proces przyspieszyć i użyjemy do tego magika. Magik jest fajną alternatywą szybkiego klejenia. No i myślę, że dzisiaj stworzymy kompozycję centralną, czyli taką najfajniejszą, najprostszą poniekąd. Chociaż pewnie ktoś będzie się ze mną kłócił i wykorzystamy największą ramkę tutaj z tej moldy. Jest to oczywiście molda od Finabar, mamy moldę również od Prime, wykorzystamy któryś z tych wzorów. I nasza foremka jest niezagruntowana. Odlew nasz, ja zrobiłam to z masy miękkiej, to jest chyba sztuki zdobienia, o, tak się to nazywa. Masa lekka i to jest taka masa w srebrnym opakowaniu. No to co? Gesso. Nieważne jakie macie, będzie na pewno dobre. Gesso to taka podstawa, która zawsze się sprawdza. Myślę, że tak naprawdę różnią się ilością akrylu w sobie, ponieważ niektóre są bardziej takie, wiecie, z osadem takim cynkowym, inne są bardziej flexi, czyli takie właśnie z akrylem, ale każde będzie na pewno tutaj wystarczające do pokrycia odlewu. My pokrywamy ten odlew, żeby nasze media lepiej się rozprowadzały, a przede wszystkim, żeby nie wchłonęły się za bardzo tutaj w nasze podłoże. Może to dzisiaj nie ma takiego znaczenia, ale jak pracujemy z drewnem, to uwierzcie mi, dużą ilość farb takie drewno może pochłonąć. Okej. Okay. Gesso, odkładamy gesso, to taka, słuchajcie, podstawa podstaw. Karolina, aha, pytanie, bo tak? Agata pisze, że intryguje ją patyk na biurku, który wygląda jak kość. Nie wiem, w którym miejscu. Tak. Tak. To jest suszek. Suszek taki, wiesz, nie wiem jak to się nazywa, ale to się wykorzystuje właśnie do mediowania, przeważnie do jakichś kompozycji kwiatowych w kwiaciarniach można dostać. Tak. Ale używamy to często, nie wiem czy zauważyłaś w alchemii, zawsze ktoś na jakimś live'ie ma jakiś taki patyczek. Okej, okay, musimy pokryć tą dziurkę, możemy tutaj oczywiście zrobić sobie shaker boxa, ja tutaj bym chciała sobie po prostu dociąć papier i zakryć tutaj, ponieważ będę miała moją bermatkę i ta bermatka będzie wystawała, więc ja jej nie chcę widzieć i po prostu przykleję. Papier. Tutaj Alicja pyta, aha, czy to gesso, które używałaś, też jest z DecoArtu? Chyba nie. Nie, gesso akurat to, które dzisiaj pracuję, to jest z Finabar. Jest to gesso bardziej akrylowe. DecoArt ma gesso małe akrylowe i takie wielkie. Nie wiem, czy chyba w Zielonych Kotach widziałam. Jest halkowe. Też mój faworyt, więc możecie odszukać. Jest takie bardziej właśnie z osadem, jak lubicie alterować, przecierać, rozbielać, to gesso jest idealne. No dobra, myślę, że to mamy. Pierwsza podstawa już jest gotowa, teraz tekturka. Tekturka jest bardzo istotna, ja zawsze na warsztatach u mnie wykład robię na temat tekturki, żeby ją po prostu zawsze przyklejać w jednym kierunku, a nie raz tak, a jeszcze raz na ukos. To jest po prostu coś, co burzy całą kompozycję. Więc zawsze to uczulam na każdych warsztatach, męczę moje panie odnośnie właśnie zabawy z tekturkami. No i co, potrzebujemy teraz troszeczkę żel medium. Żel medium
Nieważne, jakie dzisiaj używamy, czy to będzie gloss, czy to będzie mat, jego funkcją jest przyklejenie naszej tekturki, ale i później naszych kuleczek, bo dzisiaj będziemy dodawać kuleczki. Kuleczki zawsze rewelacyjnie wyglądają w projektach, wypełniają je, ale musicie wiedzieć też, że kuleczki pięknie wzbogacają kompozycję. Pozwalają upychać, tak? Mamy jakieś pytanie? Tutaj ten, tak. Joanna pyta, czy to gesso czalki nadaje się do szablonów? Do szablonów? Jakim no wiesz, kontekście? Bo niektórzy nakładają chyba gesso, okay. Jak wiesz, tak jak pastę strukturalną. Na rynku jest tylko jedno gesso, które się nadaje do nakładania przez szablon. Jest to gesso z 13 art. Reszta gesso jest na tyle rzadki, że nie powinno się je aplikować przy pomocy szpatułki, ponieważ będą Wam się robiły takie podlewy, podmaskę i to wygląda nieestetycznie. Mi by to może nie przeszkadzało, bym to zasypała kuleczkami, ale Wy, osoby, które bardzo są przeważnie estetyczne, no później macie problem z tym. Nieraz się tak zdarzyło, że ktoś właśnie tak próbował zrobić i pytanie, dlaczego mi nie wychodzi, bo komuś wychodzi bardzo ładny wzór. No właśnie dlatego, że tylko gesso, tak naprawdę 13 art jest do tego stworzona, bo jest gęsta. No i wszelkiego rodzaju pasty strukturalne. Tak, oczywiście. Pasty strukturalne, pasty, widziałam, że też są w zielonych kotach unicorn. Takie pasty również się nadają do aplikowania właśnie przez maskę. Dzisiaj też możemy sobie położyć. Jak najbardziej jest to przepiękny kolor. Cała paleta kolorystyczna tych past jest świetna, zarówno do świątecznych projektów, jak i do projektów takich właśnie morskich, tak więc możemy się tym też pobawić. Oprócz tego, że możecie nakładać taką pastę przy pomocy szpatułki, możecie później gdzieś tam wyciągnąć detale, podkreślić jakiś tam fragment pracy. No to co? Pewna część pracy już jest gotowa, teraz my favorite. Kuleczki są cudowne. Trzeba je mieć. Nieważne, czy to jest projekt świąteczny, czy to jest projekt właśnie morski, czy dla mamy kartka, czy dla babci praca jakaś. One zawsze dają radę. Tak więc daję zawsze dwa rozmiary, ten większy, mniejszą ilość. Nie lubię, jak one się tak kumulują i taką tworzą jednolitą strukturę kamienia. Absolutnie wolę, jak są takie właśnie rozsypane, niechlujnie. No. Agata podpowiada, że można też piaskiem z plaży sypnąć. Jak macie plażę blisko? Jak najbardziej. Mamy też właśnie taką teksturę puder i on jest właśnie jak piasek. Taki piasek możecie zblendować również przy pomocy żel medium i uzyskać właśnie taką pastę drobnoziarnistą, ale jak już o pastie drobnoziarnistej mówimy, to najlepsza pasta drobnoziarnista to jest pasta drobnoziarnista od właśnie Descartes. Jest idealna. Po wyschnięciu jest piaseczek. Tak, jest cudowna. Jest naprawdę mój faworyt. Okej, myślę, że trzeba to podsuszyć. Teraz będziemy osadzać zdjęcie, ponieważ wszystko, co teraz się zadzieje na tej pracy, będzie tak naprawdę podkreśleniem tego zdjęcia, wypełnieniem przestrzeni, żeby była po prostu na środku wycentralizowana, żeby nie uciekała gdzieś tam na boki. No i takie kuleczki, które zostały przyklejone na żel medium, trzeba pokryć gesem, ponieważ to gesso wchodzi pomiędzy nie i one tak fajnie się uzupełniają z tym gestem, wypełniają przestrzenie. Ja podpowiem, że na ekranie pojawił się nasz kod rabatowy, pierwsza część, pierwsza z trzech i przypomnę przy okazji, że z tym kodem rabatowym będziecie mieć 15% zniżki na produkty Craft O'Clock w sklepie Zielone Koty oczywiście. Tak, a dzisiaj w ogóle pracujemy z moją kolekcją, morską kolekcją Głębia Oceanu i tu będziemy dzisiaj wykorzystywać takie kawałki, akurat to są z Junkie Journala, ale i dodatki takie do wycinania, które naprawdę pięknie ubierają nasz projekt. Także będzie dużo okazji do inspiracji. Dokładnie tak. No dobra, myślę, że wyschło już. Dodajemy znów gesso. Sięgam po to samo gesso, żeby tutaj już nie męczyć widzów markami. Każde gesso naprawdę jest ok. Renesans też ma fajne gesso, więc śmiało możecie sięgać, ponieważ tam macie akurat cenę bardzo atrakcyjną, a jakość jest naprawdę super też.
No i co? Jak już pokryjemy tym Tutaj gestem, jeszcze jest pytanie, tak? Czy tekturki to kraftula? Tak. Kraftula. Tak, tak, akurat kraftula. Akurat to tak. Ale jak wiecie, jest to na tyle taki uniwersalny też wzór, że wiele firm go ma, ponieważ no, taki najbardziej marokańska jest ogólna, a jak wiecie, ja uwielbiam marokańską, jest mój faworyt i w każdym praktycznie projekcie jestem aż wręcz nudna, dodaję te marokańskie, ale one są naprawdę ponadczasowe i w każdym projekcie znajdą swoje miejsca, więc w koszu 100 to turek, ale 95 to marokańska. Okej. No tutaj jeszcze Kasia pisze, że gesta są dobre i lepsze i warto poznawać różne marki. No. Mhm. Tak, prawda, myślę, że tak, tak, tylko właśnie najważniejsze tak naprawdę i najbardziej istotne to są gesta przezroczyste, ponieważ gesta czarne jeszcze mało się pomiędzy sobą różnią, ale jeżeli już marki mają różne gesta przezroczyste, a lubicie pracę z białym tłem, lubicie papier, który wam się idealnie podoba i po prostu nic nie chcecie tam zamazać, no to tutaj warto zrobić sobie rozeznanie odnośnie właśnie gesta przezroczystego, ponieważ niektóre są rzadsze, niektóre są gęstsze, niektóre lepiej po prostu działają na papier, że papier tak nie wchłania tej naszej farby, a są takie gesta, które w ogóle nie sprawdzają się, bo są jak woda, no takie też się zdarzają. Tak więc akurat gesta czarne i białe to jeszcze ok, ale te przezroczyste myślę, że warto się tu pochylić nad nimi. No dobra, mamy zagestowaną przestrzeń, szukamy naszego zdjęcia. Dzisiaj pracujemy, o tutaj mamy dziewczynki, w ogóle nie miało być zdjęcia, ale pomyślałam, że ze zdjęciem to zawsze jest największa problematyka w projektach i stąd też pomysł, żeby je wziąć. Są to dziewczynki od Klimaholca, on ma takie całe zestawy właśnie takich ludzików. Jest ich tam sporo, więc na każdą okazję, a on co roku lubi wydawać wersję zimową, wersję halloweenowa, tak więc przed nami pewnie w Zielonych Kotach będą właśnie halloweenowe, czekam na te halloweenowe, ponieważ one są cudowne. W ogóle Tim Holtz ma przepiękne ozdoby halloweenowe. No i te nowe limitowane spreje i tak dalej też mi się bardzo spodobały. Też są fiolety, prawda? Fiolety, pomarańcze, tak. Widziałam, że są. Tak. No. Czyli na dwóch dystansach będą osadzała nasze dziewczynki po jednej stronie i dla równowagi właśnie ta nasza kość gałązka wyciągnie całą przestrzeń na drugą stronę, bo gdybym położyła w tą stronę, zobaczy, kompozycja ucieka na jedną, a ja nie chciałabym, żeby uciekała, więc tutaj osadzimy nasze panienki, można je trochę niżej. Mhm. No, tutaj Alicja pyta, znam Clear Gesso od Finavar i 13 Arts, jakie ty polecasz, czy są jakieś inne firmy? 13 Arts jest, jak wiecie, gestem dobrym, tylko on się po jakimś czasie osadza dziwnie i w słoiczku jest pół takiej galarety i później pół wody i to jest dla mnie trochę niefajne, dlatego ja go nie używam. Finabar jest jak najbardziej ok. Jeszcze jest gesso, wiecie co, może to nie jest gesso do końca, ponieważ to są takie dwa fajne kleje z DecoArtu, też są, widziałam w Zielonych Kotach, matowe i satina, one się niewiele różnią, ale to jest zarówno klej, jak i właśnie zabezpiecza wam idealnie przestrzeń, która nie przyjmuje już wody ani farby, no i dodatkowo możecie wykorzystać jako taki finish na koniec coś takiego jak lakier. Tak więc te dwa produkty są naprawdę super raśne i one są atrakcyjne cenowo, jest ich dużo, więc są wydajne, no i macie trzy funkcje tak naprawdę w jednym. No i myślę, że Amsterdam też ma fajne gesso przezroczyste akurat. Stampera innego nie polecam, ponieważ właśnie jest jak woda i nacięłam się, nie byłam zadowolona absolutnie, się aż zdenerwowałam, że mi tam parace popsuł. No dobra, szukam kwiatków, kwiatuszki. Miałam dzisiaj pracować z primowymi kwiatkami, więc wyciągam primowe kwiatuszki. A tutaj sobie przygotowałam i najpierw je osadzę, a dopiero później będę dokładać moje wycięte elementy, no i muszę oczywiście mieć gazę. Gaza dla mnie w takich projektach są kwiatki, jest bardzo istotna, ponieważ ta gaza fajnie wypełnia przestrzeń, one nie leżą tak obok siebie, tylko właśnie ta gaza takie otula i
Fajnie zapełnia tutaj przestrzeń. No to co? Jeden kwiatuch największy u podstawy zawsze buduje kompozycję. Największe elementy, im wyżej, tym one są delikatniejsze, mniejsze, subtelniejsze. Tak jakbyście budowały dom. Zawsze przeważnie, przynajmniej przeważnie. Chata się kończy dachem szpiczastym. Tak więc nie robię takiej bryły, tylko właśnie kompozycję bardziej taką delikatną. No i kolejna. Kwiatuszek możemy tu trochę rozłożyć tę kompozycję. Czemu nie? Delikatny kolor kwiatków łagodzi trochę efekt kości, aczkolwiek już w mojej głowie się zakodowało, że to kość. To mi tutaj na czacie też pyta, czy to jest ząb dinozaura, czy wielone drewienko. Oj. Dobra. A Ania pyta, skąd bierzesz kwiatki? No kwiatki są w zielonych kotach. No, właśnie tak, Zanę, Krysia wrzuciła linki do kwiatków. Są w zielonych kotach, więc możecie je nabyć. One są naprawdę przepiękne, są bardzo delikatne, ale oczywiście każdy projekt można później podbić jakimś złotem lub jakimś innym cudaśnym kolorem, w zależności jaki preferujecie. Ja przeważnie turkusy, moje serce to turkusowe jest, więc wiecie, nieważne, czy zima, czy lato, zawsze turkus musi być. No i dodajemy takie właśnie elementy, nie wiem czy widziałyście, ale właśnie w zielonych kotach są takie fajne muszelki, malusie, takie filigranowe i możecie je właśnie też fajnie wprowadzić, żeby tą kość naszą załagodzić. Jeżeli nie macie kości... Tutaj Anna pisała, że to jest kość tych, co za dużo żartowali, ale mam nadzieję, że Karolina z poczuciem humoru tutaj nikogo kości nie będzie wyciągać. Myślę, że możecie taki patyczek zastąpić właśnie patyczkiem z waszych ogrodów, jak macie takie jakieś fajne gałązki, ale też możecie na przykład śmiało wykorzystać na przykład stare pędzele, bo to przecież nie musi być stricte taka gałązka, tylko właśnie jakiś pędzelek stary, który wam zasechł. Myślę, że tutaj może wam fajnie poratować całą pracę. To co? Jeszcze jedną damy tu i zaraz możemy to zasypać kuleczkami albo właśnie mikrokulkami. Mika Flexi też jest fajną alternatywą właśnie wypełnienia, jak to woli. Ja tu sobie trochę nasypię tych kamyczków mojego piaseczka kochanego. Okej. Okay. Brokat też fajnie. Izabela napisała, że może zabierze kość od swojego psa, ale myślę, że to nie jest dobry pomysł, bo on może chcieć ją odzyskać z gotowej pracy. No, co najmniej. To dobrze w ogóle, że oddaję jedzenie, bo niektóre pieski to nawet nie zbliżać się do jedzonka. Okej, okay, myślę, że tych naszych tutaj elementów wystarczy. Nasze dziewczynki wracają do pozycji, jaką bym sobie życzyła. No i teraz możemy jeszcze tutaj przytwierdzić taki element. Najlepiej byłoby go wziąć na gorący klej, ale ja się zaraz poparzę. Myślę, że ten jest delikatniejszy, będzie lepszy. Więc wykorzystam do tego takie żel medium. Żel medium, jak wiecie, różnią się przede wszystkim konsystencją oraz czy są transparentne, czy są bardziej gloss, czy są matowe. Dlaczego to akurat żel medium? Ponieważ ono ma konsystencję taką bardzo, bardzo grubaśną i zobaczcie, że element nawet ciężki, jak przykleicie na takie żel medium, możecie podnieść pracę i ono nie spada. Ja nie podniosę swojej pracy z racji tego, że mam tutaj inne cudaśne elementy, które mogą spać, ale tak naprawdę jest to taka fajna galareta, która pozwoli mi osadzić ten duży element i on tu będzie się trzymał. Dobra, ja sobie to podsuszę teraz. Jak Aniu, są jakieś pytania, bo ja nie mam czatu, później sobie wyłowię tych od kości. No tutaj dziewczyny, wiesz, team turkusowy oczywiście się utworzył, aha, bo jak zawsze dużo ten. Agata pisała, że na zielonokotowych live'ach zawsze jest genialna atmosfera. Potwierdzam. A. Byłam na wszystkich, więc wiem najlepiej. No i oczywiście temat odbierania kości zwierzętom też tutaj się tam. Oj.
Dobrze, sprawdza. Wcześniej tam jeszcze ktoś pytał o foremki. Ja przypomnę tylko, słuchajcie, że nasze live zawsze są zapisane i na Facebooku, i na YouTubie, bo jesteśmy jednocześnie na Facebooku i na YouTubie. Więc jeżeli na przykład dołączyliście później i macie wątpliwości co do jakiegoś produktu, to po prostu sobie obejrzyjcie później live'a na spokojnie i na pewno znajdziecie podpowiedź. Chyba że jeszcze Karolina użyje czegoś, czego nie ma u nas w sklepie, no to nie linkujemy do takich rzeczy niestety. A mówię o tym dlatego, że często się zdarza, że pytacie o tą samą rzecz kilka razy, a my nie możemy tak wielokrotnie wysyłać tych samych linków, bo Facebook nas wtedy uznaje za spamerów, więc no, więc wrzucamy tylko raz. No dobra. Okej, okay. No to teraz pora na radę tasek, czyli ja uwielbiam wykrojniki, jestem ogromną fanką wykrojników, no i w Zielonych Kotach macie naprawdę ogromną ofertę wykrojników fantazji, Agiard, no i również jeszcze Mimikut i one są naprawdę cudowne. Nie dość, że idealnie tną, to mają bardzo rewelacyjną cenę i myślę, że tutaj dla każdego coś się znajdzie miłego. Ja tu sobie wycięłam takie właśnie elementy, właśnie gałązki. Zobaczcie, jakie one są piękne. To jest mój pierwszy wykrojnik z fantazji, bodajże kupiony właśnie w Zielonych Kotach i ja jestem nim zachwycona. Mamy jakieś Karolina, pytania? Karolina, a możesz, tak? Możesz troszeczkę podjechać do góry z pracą, bo tak już kawałek jest poza kadrem. A poza tym Matilde pyta, czy możesz zdradzić patent na to, że nie słychać na grzywnicy, bo strasznie ją to nurtuje. Ja myślę, że znam ten patent. Bo to jest na grzywnica Tima Holca i jej po prostu nie słychać. Tak. Najlepsza nagrzewnica na live. No, i nie tylko. Jak właśnie odkryłam ją, jak miałam małą córeczkę i po prostu byłam zszokowana, że tak można w ciszy pracować, dziecko się nie budzi, tak, naprawdę jest cudowna, no i też jest bardzo wytrzymała, naprawdę super, działa już mi drugi rok i tutaj się nic złego z nią nie dzieje, więc super. No i co, teraz wyciąłam te gałązki i delikatnie muszę uzupełnić kompozycję. Są panie, które wolą minimalizm i oczywiście mogą zakończyć etap pracy na tym właśnie etapie i później dołożyć tylko media, ale ja jeszcze chciałabym troszeczkę tutaj przed pomalowaniem dołożyć kilka kwiatuchów. Jak widzicie, troszeczkę je poprzerywałam, ponieważ ja lubię, jak one są krótsze. No i powpycham je, tak żeby ładnie wyglądały. Tutaj jeszcze Alicja pyta, czy do tych wykrojników wystarczy mini maszynka. Tak, jest tak. Zakładam, że pewnie może nie do wszystkich wzorów, ale też Alicja, jakby co to w Zielonych Kotach zawsze jest w opisie podany rozmiar elementów wycinanych. Więc jeżeli wiesz, jakiej wielkości jest płytka w twojej mini maszynce, bo one też się różnią między sobą, to możesz sobie zawsze sprawdzić. Wiesz co, 90%, przynajmniej te gałązki wszystkie, one wszystkie ci na pewno wejdą na małą maszynkę. Ten to będzie problem, ponieważ on jest duży, ale jest tak cudowna, że myślę, że ja bym kupiła pewnie maszynkę, żeby go używać, bo naprawdę jest rewelacyjna. Zaraz gdzieś tam zerknę na podłogę, ponieważ rzucałam tutaj rzeczy i one były gdzieś tutaj wycięte. Widzicie, ja tak sprzątam biurko. Wszystko płynie na ziemię, a później z powrotem na biurko. No okej. Okay. Tak, zaraz poszukam. W bardzo skuteczny sposób. Tak, dokładnie. Przynajmniej u mnie zawsze coś się dzieje na tym biurku, więc jak najbardziej to się sprawdza. No dobra, jeszcze jakieś kwiatuchy dołożymy. I tutaj właśnie są one wycięte właśnie z moich papierów, dzięki czemu kolorystycznie to właśnie wszystko ze sobą fajnie pasuje. Nawet do kwiatków pasują. Okej. Okay. I jeszcze jakieś, właśnie na łodyżkę, listek. Takie listki jeszcze fajnie można delikatnie pozawijać. Okay. I z takich małych wzorów jeszcze to było Agiard. One są też przeurocze. Był cały zestaw takich właśnie mini elementów do wycięcia. Była gdzieś tu ryba, gdzieś tu było. Tu są. Jest właśnie ryba, kotwica, muszelka. O, zobaczcie, jaka urocza rybka. Muszelka, kotwica. Gdzieś tu była też, a tu mamy ster. I taka jeszcze muszelka.
Wycinasz Bardzo sobie fajnie. wcześniej i jakieś większe ilości przechowujesz, czy na bieżąco, jak robisz pracę? Wiesz co, przeważnie jest tak, że jak mam ścinki, to mi szkoda je wyrzucić i wtedy siadam do maszynki i za jednym zamachem, bo jak wiecie, maszynka ma to do siebie, że ona strasznie brudzi. No pełno tych później elementów gdzieś tam leży. Ja to lubię robić za jednym zamachem, no ale czasem, jak nie mam czasu, to na live'ie też się zdarza, że właśnie mała maszynka zostaje wyciągnięta i zaczynamy tam dziergać. Jak widzicie, konik znalazł swoje miejsce. Te koniki są świetne. One są nie dość, że tanie w Zielonych Kotach, to jeszcze są sprzedawane po 3. Ja jestem w nich zakochana i całe wakacje je właśnie męczę w każdym projekcie mediowym praktycznie. I dzisiaj dokupiłam sobie, słuchajcie, taką uroczą, piękną. Ośmiorniczka. Tak sobie ją tutaj ładnie przykleję, żeby dziewczyna była widoczna. No i Śmiem będziemy. twierdzić, że mamy chyba najlepszy wybór, jeżeli chodzi o metale na Tak. rynku, przynajmniej z tego, co ja znam i To wiem. prawda. To prawda akurat, że macie najlepszy wybór i różnorodność, i tak naprawdę każdy coś znajdzie dla siebie, bo i do albumów dziecięcych, jak ktoś lubi takie mini przywieszki później gdzieś tam dołożyć, to są właśnie w takiej tematyce i morskiej, i fantazji, bo księżyce są, gwiazdki widziałam. No i też macie oczywiście moje faworyty, metale od Finabar. Wiem, że możecie wykupić sobie takie właśnie fajne napisy, które podkreślą wam temat czy albumu, czy projektu. To jeszcze są też kwiatki i trybiki. Tak więc dla każdego coś się znajdzie fajnego. Ja sobie właśnie dzisiaj wykorzystam któryś z tych napisów. Ja myślę, że ten. I takie coś, zobaczcie, niby niewiele, ale zobaczcie, przyklejone będzie od razu podbijało Pewnie nam tu musisz temat. powiedzieć, co tam, jaki jest napis, bo wiesz, tak z dala od kamery to nie widać. To jest Dream. Aha, dream without fear. Tak. No, Ja mam bardzo w ogóle ładnie. Jowla na punkcie dreamów i spełniania swoich marzeń. Więc tak, przeważnie wykorzystuję napis, jakieś sentencje z Dream. No i dobra, przyklejamy, suszymy, będziemy kolorować. No i zobaczcie, kompozycja jest z centralnej części, nie jest zbytnio przeładowana. Teraz będziemy jeszcze szlifować to kolorem, bo czasem jest tak, że już brakuje nam elementów, albo już nie możemy czegoś dołożyć. To właśnie jeszcze możemy kolorem troszeczkę przeciągnąć tą uwagę na drugą stronę. Suszę i będziemy pracować dalej. Jak macie jakieś pytania, to śmiało jeszcze pytajcie. A takie nawet tekturki, jak tutaj mamy z tymi dziewczynkami, możecie zabarwić. Możecie też je zabezpieczyć, położyć pastę pękającą, przezroczystą, one będą takie fajne, podstarzałe. Ja takiej pasty obecnie nie mam. Kiedyś były. Kogo to były te pasty? Czekajcie, zaraz zobaczę. Kiedyś dawno temu były też w Zielonych Kotach, z tego co widziałam, może jeszcze jest. Z Rangersa, nie wiem czy jest ta Crackley, ale ona jest właśnie taka Krakel żółtawa. akcent, znaczy glossy akcent na pewno Aha. mamy, a Krakel nie wiem, ale Krysia zaraz sprawdzę. Sprawdzi. Tak, bo glossy jest, słuchajcie, rewelacyjny, jeżeli macie na przykład takie okno, macie piękny obrazek i chcecie go zalać, żeby zaakcentować, żeby wybił się, taki był bardziej 3D, coś jak kabaszonek, no to wtedy ten gloss jest jak najbardziej fajny, a jeżeli chodzi o krakli, to powoduje spękania, jest to takie wykończenie żółte ma, więc to też trzeba zwrócić uwagę, czy takie chcecie. No, Bo on u tak mnie przeważnie. postarza troszeczkę, Tak, nie? dokładnie tak. U mnie przeważnie zawsze dodaję ten akcent złota, więc to dla mnie nie ma znaczenia. Ale dla pań, które lubią jasne przestrzenie i kompozycje, to oczywiście miałoby duży odzew zdenerwowania. Kiedyś pamiętam, że kupiłam sobie pastę pękającą, właśnie gloss, miała być przezroczysta. A słuchajcie, okazało się, że miała takie wykończenie żółte. Ja po prostu myślałam, że zejdę, bo to był projekt zimowy. I po prostu załamka. Załamka totalna. No ale przyszedł z pomocą brokat złoty i uratował sytuację. W mix mediach zawsze wszystko się da uratować, Tak, nie? dokładnie. Przemalować. Dokładnie tak. Tak, dziewczyny tutaj piszą, że kości zostały przyklejone, znaczy rzucone, a potem, że przyklejone. Polityki nam się też trochę wkradło, ale to ja ten, znaczy rozmawiać sobie możecie, ja nie będę już tutaj na wizji wchodzić w te tematy, bo to zawsze jest niebezpieczny temat, a my dzisiaj się skupiamy na twórczości i tworzeniu. Dokładnie.
Tak, ja napiszę, że śnieg w naturze też nie jest czysto biały. No tak, masz rację, szczególnie jak piesek go odwiedzi, ale to właśnie był taki kolor, jakby piesek go odwiedził. To było po prostu, nie. To było żółte. Agata pisze, że ja jestem apolityczna. Ja, Agata, może nie jestem apolityczna, ale na fanpage'u Zielonych Kotów jak najbardziej staram się być. No bo tutaj jakby nie jestem sama i sklep to sklep, nie? Dokładnie tak. Okej, myślę, że to już na tyle wyschło, że zrobimy zielone koty. No to co? Gotowe na zielone koty? Zrobimy sobie emeraldkę. Emeraldek jest bardzo intensywnie zielony, ale jest obłędny. A ostatnio odkryłam, że jak go zblendujecie z ultramarynką, to uzyskujecie niezwykły turkus, słuchajcie. Więc szukam ultramarynki, jest. Naprawdę jest lepszy niż ten depturkus. Tak, dobra. To co, pędzelek. Pędzelek bardziej taki, widzicie, moje są od akrylu. Muszę znaleźć jakiś taki, żeby ładnie mi wodę wchłonął. Potrzebuję taki sztuczny, one lepiej aplikują wodę i żebym uzyskała efekt takiej rozmytej akwy, już naniosę troszeczkę wody na podłoże. Z trzech miejsc myślę, że wystarczy nam tej zieleni. Zobaczycie, jakie to jest intensywne. Takie bardzo intensywne, ale myślę, że fajnie to będzie wyglądało. Dziko. Dokładnie tak. Kontrastowo, ale musicie wiedzieć, że prace się dzielą na dwa takie nurty właśnie kontrastowe, które zawsze powoduje, że projekt jest taki krzyczący, przyciąga uwagę, ale też może być projekt taki właśnie spokojny, gdzie kolory są neutralne, wszystko jest takie stonowane i on jest oczywiście piękny, ale nie jest już taki bardzo, bardzo krzyczący. Tak więc dzisiaj będziemy miały pewnie projekt też neutralny, bo ja to pewnie zbielę, znając życie, ale początkowo możecie zaobserwować kontrastowość bieli z zielenią. No i możecie zobaczyć, jak ten produkt może wyglądać w wersji takiej bezpośrednio, a potem dokładnie, jak można sobie z nim jeszcze dalej zadziałać. Dokładnie tak, rozmyjemy troszeczkę ten kolor, tu już widzicie ciapę zrobioną, a co tam, nic się nie dzieje. Dołożymy sobie wodę. Później możemy to wszystko zagesować, wybielić jeszcze. Troszeczkę gazy podniosę. Okej. No i to jest już na tyle wodne, że możecie delikatnie ściągnąć kolor przy pomocy papierowego ręcznika. Możecie też to jeszcze rozmyć. Możecie w ten sposób pozwolić grawitacji działać. Jak najbardziej wszystko będzie ok. Okej. To jeszcze muszę rozmyć. Na mocny kolor. Dobra, sięgam po ręcznik i delikatnie nadmiar ściągam. Lubię, gdy właśnie kolor jest najbardziej intensywny w środku, a im dalej, tym jest delikatniejszy. I już pięknie widać, jak można kilka odcieni wyciągnąć, nie? Dokładnie. Dokładnie tak. No i tak jak Wam wspomniałam, musimy dodać troszeczkę ultramarynki. Pamiętajcie, że tak naprawdę podstawą mediowania to są trzy kolory. Kolor czerwony, niebieski i żółty. Dzięki temu możecie uzyskać kolory pierwszego rzędu, drugiego rzędu, czyli tak naprawdę każdą paletę kolorystyczną możecie uzyskać przy pomocy trzech kolorów. No i ja tutaj akurat pracuję bodajże z trzecim rzędem kolorów, ale nie zmienia to faktu, że zblendowane uzyskam jeszcze kolor pośredni, bo mamy, zobaczcie, czekajcie, o, ultramarynę, zobaczcie, i taką właśnie zieleń, i po zblendowaniu ona wychodzi jeszcze Wam inny kolor turkusowy. Więc sobie troszeczkę odbijemy kolor, a później dodamy jeszcze jakiś sepi albo bruno siena, mój kolejny ulubiony kolor, najładniejszy brąz na rynku. Okej.
Te dziewczyny się bardzo tam licytują, kto ma więcej rzeczy w koszyku i kto więcej zamówi teraz po live. Bardzo dobrze, słuchajcie, zachęcamy. Pamiętajcie, że produkty Craft O'Clock możecie zgarnąć teraz ze zniżką, więc też warto dorzucić. No i ja przypomnę jeszcze, że pod koniec live'u ogłosimy dwie osoby, które dostaną bony na zakupy. Jeden bon jest na 50 zł, drugi na 10% na cały koszyk, także warto czekać. No i musicie wiedzieć, że akurat fluidy, czy to DecoArtu, czy Finabar, możecie przelać troszeczkę do takiej buteleczki, dodać wody i macie mgiełki. Mgiełki będą akrylowe. Tak więc nie będą po wyschnięciu Wam reagować z wodą, czyli znów macie oszczędność, nie trzeba kupować mgiełek. Ale można. Można, oczywiście, że można. Ja zawsze muszę mieć wszystko, ale rozumiem, że nie wszyscy muszą mieć wszystko, a czasem potrzeba Jasne. Jest taka, więc no. Okay. Tak, właśnie to jest najlepsze w mediowaniu, że jakby nie ma tak, że jeden produkt jest niezastąpiony, tylko można na różne sposoby próbować uzyskać tak, podobne tak. efekty. Tak, dokładnie tak. Matylda pyta, jak to nie trzeba? Jak to nie trzeba mgiełek kupować? Trzeba. Oj. No i teraz... Takie same zakupoholiczki, więc wiesz. Tak, no, bardzo dobrze. Ja to dzisiaj też już musiałam dokupić sobie, no bo przecież wszystko mam, ale jednak można mieć jeszcze coś więcej. No i teraz nasza Bruno Siena, najpiękniejszy kolor brązowy. Weźmiemy sobie, dołożymy. Ona pięknie podbija nam kolor. Okej. Okay. Tutaj moje dziecko krzyczy okej, okay, ja też już okej. Okay. No, pokażę Wam, jak ona wygląda. Nasza Bruno Siena. O, zobaczcie. Piękny kolor. I troszeczkę podbijemy, podkolorujemy. Takie metalowe elementy, jeżeli chcecie zmieniać kolor, to akryl oczywiście Wam pokryje, ale najlepiej wykorzystać do tego farbki metaliczne lub też farbkę, znaczy farbkę wosk. Woski są cudowne do wyciągania właśnie detali, ale też i barwienia różnych przestrzeni. No to woda znów. Troszeczkę podbarwimy. Tutaj Kasia się chwali, że ostatnio zgarnęła zniżkę 10% na live, więc teraz innym zostawia tę przyjemność. No ja powiem Wam szczerze, my troszeczkę zwracamy uwagę na to, kto dostał ostatnio, no bo jakby dużo osób przychodzi i komentuje i jest to cudowne, no ale na pewno byłoby nie fair, gdyby te same osoby dostawały co tydzień czy dwa te bony, więc staramy się tak rozdzielać, nie? Ale wiecie, zawsze warto. Dokładnie. Zwłaszcza, że atmosfera u nas jest zawsze super, więc miło się siedzi. Dobra, słuchajcie, ja wrzucę zaraz tego trzeciego kota. Przypominam, to jest trzeci i ostatni. Ostatnia część naszego kodu rabatowego, który do końca tygodnia da Wam 15% zniżki na produkty Craft O'Clock w sklepie Zielone Koty. No dobra, a teraz potrzebujemy najbardziej zniszczony pędzel i troszeczkę gesso. Te gesso musi być niewielkiej ilości, żeby też tutaj nam się nie zakryło wzoru, jeżeli mam, żeby też nie przesadzić. I delikatnie te krawędzie będziemy czyścić. Będziemy teraz dodawać ostatni szlif poprzez chlapanie. Niektóre panie wolą, niektóre lubią stemplowanie. Można oczywiście zastosować to i to. No i mamy projekt gotowy. Tak, gotowy. Faktycznie ci ekspresowo idzie. A ile mamy czasu? Słuchaj, no jest 19:45. A, to i planowa. Tak, wiesz. No słuchajcie, dzisiaj mi Karolina mówiła, że ona to tak w godzinę. Jak wiecie, nasze live'y to zazwyczaj tak półtorej godziny i też mamy problem, żeby zdążyć ze wszystkim. Więc dzisiaj faktycznie ekspres. Ja z nurtu nauczycieli. Jak powiedzą, że godzina, to godzina.
Okej. Także jeżeli macie jakieś pytania, to też jest teraz dobry moment, żeby właśnie nie przegapić końca. Agata pisze, że robota wre, aż się obraz trzęsie. Aha, przepraszam. Ja tutaj? Tak, ale to wiesz, to zupełnie naturalne. Okej. Możemy delikatnie tą naszą kość zabarwić, żeby nie była taką kością. Jeszcze wyciągniemy troszeczkę, ujednolicimy nasze detale poprzez wosk. Wosk jeszcze miałam przyszykowany. Wy już macie możliwość kupienia nowych wosków w tubach. Ja jeszcze mam swoje woski niektóre, a przeważnie chyba wszystkie w sumie w tych takich starych opakowaniach. W puszeczkach. Ja szczerze mówiąc chyba wolę puszeczki. Znaczy tubki są bardziej bezpieczne, że nic tam się bokiem nie wyleje i tak dalej. Z puszeczki mi się wygodniej pracuje. No właśnie dlatego, wiesz co, te puszeczki sobie zostawiam i będę ale później przelewała, znaczy wyduszała te woski właśnie do puszeczek. I tutaj mamy wosk. To jest Firebeard, to jest taki bardzo mocny kolor, ale dla mnie jest idealny. Zawsze tak podkreśli projekt, że ja już wiem, że już więcej nie trzeba. Wyciąga detale, zobaczcie. Można też delikatnie maskę tutaj doszlifować, żeby ten wzór był mocniejszy. Tak więc on jest naprawdę cudowny kolor. Jeżeli wolicie, oczywiście. I super kontrastuje też z tym turkusem, nie? Tak, dokładnie. Możecie właśnie też Agbrasz, też jest takim kolorem bardzo delikatnym. Nie jest taki krzyczący, ale jest fajny. O, zobaczcie. Chwila, raz, dwa, trzy i projekt jest już wyszlifowany dzięki woskowi. Wiem, że w Zielonych Kotach są moje ulubione pudry Lindis. Ja jestem ich ogromną fanką, mam chyba wszystkie. No i musicie wiedzieć, że jak macie wosk taki bezbarwny i sobie taki pigment zmieszacie również właśnie z tym woskiem, to uzyskacie wosk taki metaliczny lub matowy, w zależności jaki pigment macie. Mówię oczywiście o Magicalsach. Magicalsach. Tak. To są pudry. Jak macie wosk czysty, to możecie zaszaleć i sobie stworzyć również swoje woski. Dobre. No tutaj też się pojawiło pytanie, jakim pędzlem woskujesz? Zawsze takim syntetycznym. Wiem, że niektóre lubią panie takim ze świńskiego włosa, takim bardzo szorstkim. Sztywnym. Tak, sztywnym, ale dla mnie bardziej wydajny jest ten. Lubię bardziej wyciągać z detala, nim łatwiej mi się z nim pracuje. No i też nie wchodzi w te nasze ostre włosy i to jest bardziej ekonomiczne, moim zdaniem oczywiście, ale każdy pracuje jak lubi, więc tutaj nie ma, że coś trzeba. Tak więc... No i też się wydaje, że to jest bardziej kwestia preferencji i nie ma czegoś chyba takiego jak idealny pędzel do wosków, tylko w zależności od tego, co macie pod ręką, to warto popróbować. Dokładnie tak. I nie tutaj się pojawiają jeszcze pytania o ten wosk, bo powiedzieli, że przezroczyste woski, no i teraz są pytania, a jaki wosk, a skąd ten wosk, jaki przezroczysty wosk? Jeżeli nie ma w Zielonych Kotach, to Zielone Koty Wam na pewno to sprowadzą w ciągu kilku dni, ponieważ w dekoratorium hurtowni jest ten wosk z DekoArtu i on jest woskiem jest do mebli. Jak znajdziesz, Krysiu, to ten przezroczysty wykańczający z DekoArtu i wydaje mi się, że też mamy chyba jakiś inny. Ja nie wiem. Oj. Słuchajcie, Karolina zerwało właśnie. Rozłączyła nam się z wizji, więc ja już szybko do niej piszę. Coś się wydarzyło. To ja wam przypomnę w międzyczasie, że jest ten... Tak, Mirella pisze, że paluchy najlepsze do wosków. No mamy nadzieję, że Karolina wróci, za chwilę się podłączy. Pewnie jakieś kwestie techniczne nas rozłączyły, wiecie, zdarza się. Nie wiem, czy pamiętacie, że ostatnio u Olgi to była burza na przykład.
A mnie też się zdarzyło, że brak prądu rozłączył internet. Więc ten. Nie będę, znaczy śpiewać, nie, śpiewać też nie będę, tańczyć też nie będę. Mogę wam opowiadać, co jest nowego w Zielonych Kotach, bo to już. Albo Krysia, jak jesteś na wizji, to ten, włącz się i poopowiadaj, co nowego się pojawiło ostatnio. Słuchajcie, Krysia jest ostatni dzień przed urlopem. Dokąd jedziesz, Krysiu? A, tu niedaleko, wiesz, Aniu, godzinkę drogi, Niesiełowice nad jeziorko. Więc róbcie zamówienia. Niech dziewczyny mają co robić, jak mnie nie będzie. Dobra, widzę, że Karolina się już podłącza. Tak, wracam. Już Karolina jest, super. Już tutaj, wiesz, bo chwila grozy była, bo kazali mi śpiewać i tańczyć. Okej, okay. Bardzo was przepraszam, nie wiem dlaczego, ale wspominałam o tym, że jeżeli tutaj właśnie pracujemy z pastą Unicorn, właśnie to jest taki kolor stricte morski, mermaid, i możecie śmiało go właśnie aplikować, on się będzie tak pięknie mienił, tak więc troszeczkę położymy na listki, troszeczkę na kwiatki, chociaż kwiatki były już brokatowe, więc wiecie, one już tutaj leśnią nam. Tak, ja podpowiem, bo widzę, że Mirela jest na czacie, to Beata pyta, czy i kiedy będą nowości od Fin. Ja nie wiem, ale Mirela na pewno wie. Także info na czacie, Mirela, jakby co? No ciekawe. A Katarzyna pyta o kodzik w sklepie, czy jest do wykorzystania tylko dzisiaj, czy jutro też. Jutro też i pojutrze też i do niedzieli włącznie. Także spokojnie zdążycie. Chyba, że coś wykupią wam wcześniej, nie? Też nie warto czekać do ostatniej chwili. Okej. Okay. No i widziałam jeszcze, że macie u siebie, a nie zauważyłam wcześniej, moje stemple wydane dla Happy Scrap. Czekajcie. Gdzie one są? Były, minęły już, zginęły. No nie wiem, gdzie teraz je położyłam, ale były przed chwilą. No więc chyba wykorzystamy. Znam to. Wykorzystamy stempel Fina Bar. Jest to taki najbardziej powszechny wzór tekstu, po prostu. No, bardzo uniwersalny, może tak. A tutaj jeszcze zobaczę, bo ten stempel to mój faworyt, zaginiony. Ale chyba nie znajdę. No dobra. Jest podpowiedź, Karolina, pod biurkiem. Pod biurkiem? Widzicie? Nie, nie ma. A jest tu obok, zobaczcie, leży sobie. I teraz właśnie widziałam, że pojawiły się w Zielonych Kotach. Jest to też bardzo wzór uniwersalny i możemy dzisiaj nim się pobawić. No i jak już mamy projekt mediowy, to pamiętajcie, żeby wykorzystać tutaj tusz albo alkoholowy, bo on nie będzie reagował z wodą, albo też polecam wam tusz na przykład właśnie primowy. To jest taki bardzo intensywny kolor, ale on też fajnie się sprawdza przy alterowaniu mebli i nie tylko. No i mamy jeszcze takiego maluszka, który też fajnie tutaj da radę. Ale archiwal jest najbardziej powszechny. No i Stas, on bodajże są takie dwa podstawowe tutaj tusze, które zawsze się sprawdzają. Sprawdzam, co ja tutaj jeszcze mam. Widziałam chyba jeszcze archiwale, takie maluszki u was. I te czarne, zwróćcie uwagę, że są wodnymi tuszami, więc muszą być białe opakowania. No, dobra, to jedziemy. Niewielka ilość tuszu na palec i odbijamy. Zapełniamy w ten sposób przestrzeń. Jak tutaj dziewczyny podpowiadają, że Agataria ma podobny stempel, chyba nawet właśnie Krysia linkowała do niego generalnie. Stempel typu tak. Pismo. Ale to jest właśnie agateryjny. To jest marka powiązana z Agaterią i one teraz występują tam, ale też są właśnie w Zielonych Kotach. Widziałam, że właśnie to jest właśnie projekt stworzony właśnie dla Happy Scrap, który jest tak naprawdę teraz dostępny również w Agaterii. Okej, okay. Mamy to zrobione. Teraz możecie zachlapać to kolorami, jakie chcecie.
byleby były zgodne z paletą tu kolorystyczną, więc może być złoto. Ja myślę, że teraz się skuszę na biały kolor, ponieważ mamy już dużo czarnego dzięki temu stemplowaniu, więc gesso białe, odrobina wody czystej oczywiście, zatem zera i ja nie wiem, co wolicie. Niektóre panie lubią pędzel, niektóre panie lubią patyczek do szaszłyku. Jest to tak naprawdę znów kto co woli. I czym się nauczy klapać, nie? Tak, dokładnie. Tak więc ja tu muszę przykryć moje dziewczynki, żeby ich nie zachlapać. I sobie chlapię. I jeżeli macie pytania, to teraz jest ten czas. Tak, to teraz jest ten czas. Też wiesz, jak już będziesz chciała kończyć, Karolina, to daj mi znać, bo muszę ogłosić, kto tam te nagrody, nie, dostanie nasze. No to no już się... Tak, to już? To ja powiem tak. To jeżeli chodzi o bon na, o wartości 50 zł, to jeżeli pani Izabela Lenart jest jeszcze z nami i odezwie się teraz w ciągu kilku chwil na czacie, to ja powiem, co trzeba zrobić, żeby dostać. Chyba że się okaże, że Izabeli nie ma już z nami, no to będę wtedy wybierać kogoś innego, słuchajcie. Więc daję idzie jeszcze chwilkę czasu. A to może powiem od razu tak, że drugi bon na 10% na cały koszyk otrzymuje pani Joanna Nowak. I dokładnie ta sama zasada, czyli napiszcie na czacie, ojejku, super, cieszę się, jestem, i cokolwiek, dajcie nam znać, że jesteście. Joanna przed chwilą napisała komentarz, więc wydaje mi się, że jest, ale jakby co, to jeszcze poproszę o ten... o sygnał, że słucha. Bo na razie, słuchajcie, nikt się nie odzywa i będę musiała zaraz szybko szukać. Przypominam, Izabela Lenart, bon na 50 zł, Joanna Nowak, o, Joanna się odezwała, super. To ja od razu podpowiem, że to mi krzyczy Iza, wracaj. Słuchajcie, jeżeli macie Izę w znajomych, to możecie jej przypomnieć, żeby wróciła na ten, ale no, ja daję na to 15 sekund. A jak nie, to kogoś innego wybiorę i potem zaraz wam powiem, co trzeba zrobić, żeby te bony otrzymać. Okej. Zanim jeszcze przyjdą te osoby, to jeszcze mogę zbliżyć wam tą pracę, żebyście zobaczyły. No jest stosunkowo przyzwoicie, nie gruba, bo przeważnie to są takie wielkie kolumbryny. Teraz jest delikatniej, mniej tego. Dobra, wszystko. Jakby co, to ja, sorry, że przerwę, już minęło 15 sekund, także Iza, sorry, następnym razem. To ja tutaj widzę, że Betinka się bardzo starała, żeby Iza dostała ten bon. Więc Betty, ty otrzymasz bon na 50 zł, a może się z Izą podzielicie, albo co, to ja szybciutko powiem, że żeby otrzymać te bony, musicie skontaktować się ze mną, mailowo napisać na adres anai@zielonekoty.pl. Zaraz go wam wyświetlę na ekranie i wtedy ja wam mailowo przekażę te wasze bony. Dobra, skończyłam gadać, jakby co. No to gratuluję przede wszystkim zwycięzcom. Bardzo dziękuję wam, dziewczyny, że byłyście. Nie widzę waszych komentarzy, więc sobie podczytam po live'ie. No i mam nadzieję, że ktoś stworzy oczywiście projekt i zapraszam na kolejnego live'a, bo pewnie już niebawem tu będzie w Zielonych Kotach kolejna gościna i będziecie mogły znów coś fajnego stworzyć lub też wygrać. Tak więc buziaki, dziewczyny, do zobaczenia gdzieś tam w sieci. Już skończyłaś. Tak, i dziękuję bardzo za to, że mogłam Dziękujemy bardzo za odwiedziny. Ja przypominam, że live będzie zapisany. Możecie sobie potem spokojnie wszystko obejrzeć, nadrobić. Jeżeli przegapiliście naszego kota rabatowego, to możecie sobie do niego wrócić, spisać. Kod daje 15% zniżki na produkty Craft O'Clock.
i działa do końca tygodnia. Także spokojnie zdążycie z zakupami. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne live'y. Dzięki Karolina za super spotkanie. Wielkie dzięki. Pa, pa, dziewczyny. No, pa, pa.